drodzy, witam wszystkich na kanale Barwy Życia z mojego nowego mieszkania. Zobaczcie, widać krok po kroku, jak wszystko się zmienia. I dzisiaj znowu coś zmienię, znowu coś dodam. Codziennie coś. Myślę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Słuchajcie. Jest jeszcze tutaj w kuchni taki nieporządek, ale postaram się to w najbliższym czasie jakoś uporządkować. Najważniejsze jest, że jest gdzie zjeść, umyć naczynia, wypić. No to jest najważniejsze. No i gdzie się jest wykąpać. No. Ja dzisiaj znowu zajmę się rzeczami, których nie lubię, ale trzeba je zrobić. A wy lubicie myć okna? Ja niekoniecznie. Chociaż zrobiło się już cieplej na dworzu i się zachmurzyło i zaczęło padać. Hamburg. Kochany Hamburg. Jak nie pada śnieg, to teraz będzie pewnie tydzień albo dwa lał deszcz. No. Tak to tutaj jest. Jak nie to, to tamto. A czasami jest słońce. Dobra, nie narzekajmy. Czasami jest słońce. Pierwszy raz myję okno w nowym mieszkaniu. Potem zawieszę firanki, ale jestem szczęśliwa. I mi nikt nie będzie zaglądał. Mogłabym jaskółkę robić. Zapomniałam, że sprzętu pełno tutaj mam. To jest sprzęt, słuchajcie. Jak macie dostęp do takiego karszera, mówię wam, pomaga w życiu. Teraz tylko rameczki. I okienko umyte. Słuchajcie, jestem w tym fajnym sklepie, gdzie można kupić dla remontu do domu wszystko tanio. No i wałeczek już jest, jeszcze pędzelki, nawet wycieraczkę, słuchajcie, dorwałam. Trzeba było jeszcze jakąś farbę kupić, tylko wybrać kolor, a ten kolor to jest właśnie jeszcze niewiadomy, nieznany. Nie wiem jeszcze jaki bym chciała, muszę zobaczyć na barwy. Może coś mi wpadnie w oko. W sumie nie wiem, jaki w ogóle chcę mieć kolor w pokoju, w domu. U mnie dominuje właściwie czerń i brąz, czyli właściwie drzewo, nie brąz. Jak myślicie, co by pasowało? Muszę przemyśleć, później wam pokażę. Muszę przyznać, że mieli tutaj bardzo duży wybór wycieraczek. Nie wiedziałam, co mam wybrać. No i w różnych cenach oczywiście. Cała ściana była zawalona wyciereczkami, jakie chcecie. I nawet były takie kokosowe, ale wiem, że one po prostu są do niczego, bo ten kokos wylatuje. Ale spokojnie, wybrałam coś pasującego właśnie do mojego mieszkania. Muszę przyznać, że polubiłam ten sklep, ma fajne ceny. Teraz jeszcze wałeczek i to chyba nie jeden mi się przyda, bo jeżeli będę rzucała kolor, to do każdego koloru inny wałek. W sumie pędzelek również mi się przyda do obcinania i do robienia narożników, a był po euro 25, więc wzięłam sobie dwa. Ale ten jest troszeczkę grubszy, więc sobie też go wezmę, bo może mi się też przydać. Wałeczek mały do obcinania koło kontaktów będzie potrzebny. Na szczęście tylko 2 euro. Ale wzięłam jeszcze dodatkowe takie wkłady, więc jeżeli będę chciała kolor rzucić, to również będę mogła tego wałeczka użyć. A teraz wybór farby. No właśnie, i tutaj spędziłam najwięcej czasu, bo nie mogłam się zdecydować. W sumie wszystkie farby mi się podobały i wszystkie kolory, ale zdecydowałam się na jeden. Później zobaczycie na jaki. Zobaczcie. Wyskoczyłam tylko po pędzle i
tyle czasu to zajęło, że już jest ciemno na dworzu. Okno umyte, więc mogę zawieszać te kijki do moich zazdrosek. Tutaj mam, nie wiem jak to się nazywa, takie... Te kijki kupiłam w Lidlu. Te dwa kosztowały mnie 2,50, a te większe 3,50 kosztowały. Myślę, że to nie jest dużo, jak na cenę. Widzicie, już pobrudziłam wszystko. Ja jestem gapa. Tak. A w ogóle kupiłam firanki. Zobaczcie. Takie ładne. I zapłaciłam za nie 4 euro, bo musiałam kupić dwie, bo tutaj jest małe okienko, tu jest duże okienko. Zobaczcie, są obydwie, więc wydaje mi się, że tu będzie dobrze. Właśnie, żeby później nie, jakieś gafy nie walnąć. Ja myślę, że... Czyli 63. Okej. Zobaczymy w ogóle, czy to będzie się trzymało. Bo pamiętam u siebie w domu, kiedyś zawiesiłam właśnie na tych haczykach i następnego dnia wszystko zleciało. To się w ogóle nie chce odkleić. Dobra, pierwszy już jest. Sześćdziesiąt dwa i pół. Przyklejone. Zobaczymy, jak długo to wytrzyma. Ale się cieszę, wiecie, że będę miała firanki. O, tu są nawet dwa. W sumie dwóch nie potrzebuję, potrzebuję tylko jeden. Wiecie co? Bardzo sprawia mi przyjemność właśnie urządzanie tego mieszkania niby tanim kosztem, bo urządzam je naprawdę po taniożce. Wszystko jest kupowane z najniższej półki, że tak powiem. Chociaż nie wszystko, ale większość rzeczy. Oczywiście typu sprzęt, pralka, czy zmywarka, no będą na pewno kupowane dobrej jakości i pralka już jest kupiona. Teraz jeszcze zmywarka. Zmywarka myślę, że kupię z firmy Sharp, ale to jeszcze nie jest postanowione. Jedna już strona jest. Teraz pozostała mi jeszcze ta mała. Wiecie co, zastanawiam się, do czego są te malutkie haczyki. Bo można je wkręcić w okno, ale ja niestety nie mogę wiercić tutaj w oknach, więc to odpada. Dlatego też te haczyki musiałam kupić, żeby nie wiercić, bo potem będę miała nieprzyjemności, jeśli chodzi o spółdzielnię. No bo jak... W razie czego moja druga córka będzie chciała się stąd wyprowadzić, to będzie musiała chyba okno nowe kupić, żeby nie miało dziur. Dlatego nie chcę robić problemu. Firanka już jest. Trada! Ale mam jeszcze coś. Tylko nie wiem, gdzie jest. Przywiozłam z domu sobie taką choineczkę, tylko nie wiem, czy ona świeci. Baterie nie działają, ale kupiłam całe opakowanie, jak byliśmy po pędzle. Bo tak sobie przypuszczałam, że właśnie baterie będą tutaj nie działały, chociaż na dworzu lampeczki działają. I zrobię sobie w domu trochę świątecznie. Ła, coś tu się wylało. Stare baterie do kosza. Ua.
mamy świeżutkie. Ile włożę? Jedno. Druga. Trzecia. Ciekawe, czy działa. Słuchajcie, nie działa. Ale jaja. Nie działają lampeczki, a już się cieszyłam. Szkoda. No musiała jakieś nowe kupić i założyć, bo te nie działają. Jednak stare baterie wylały się. No i ząk. Głodna i stwierdziłam, że ugotuję pierożki. Zobaczcie, polskie, ruskie pierogi. Wstawię tylko wodę, tylko nie wiem, jak to się tutaj włącza. Słuchajcie. Teraz zobaczymy. Aha. Nic się nie zapaliło. A już jest. Dobra. Trzeba się nauczyć obsługiwać te sprzęty, prawda? Wodę zagotuję, pierożki się wsypię. Jeszcze tylko przygotować cebulkę. Na puściku masełko mam. I będzie jedzonko. Już zacieram rączki. Ja tu robię moje pierożki, a robota się sama robi. Kolega szlifuje. Chcecie zobaczyć? Ach, te polskie pierożki. Uwielbiam ten zapach. Ciąg dalszy moich perypetii łazienkowych, bo już przyniosłam kolejną szafeczkę na dole. No i przywiozłam tą drabinkę, którą kupiłam w Tedim, do moich ręczników. W sumie pasuje tutaj super. Tutaj postawiłam, myślę, że dobry wybór, bo akurat jak będę chciała się myć, to tutaj jest ręczniczek. No jeszcze jest wszystko brudne, ale wiecie, potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć, ale przywiozłam te rzeczy, które kupiłam w Temu. Zobaczcie, mam te pojemniczki. Cudowne. No i... A jak to się tutaj otwiera? Aha. Czyli będzie można tutaj te waciki powkładać. Ale kombinuję, prawda? Okej. Okay. Można postawić już na półeczkę. A, światełko mam! Tara! Widzicie? Teraz już będę w ogóle się przyglądać i malować i w ogóle wszystko razem. To będę mogła tutaj jeszcze powiesić gdzieś. Nie mam żadnego haczyka, będę musiała jakiś haczyk jeszcze kupić. Ten drugi będzie do patyczków, do uszu, przydatna rzecz. O, ale ładnie. Zaczyna mi się podobać to wypełnianie wnętrza. To jest kubeczek do chyba do pasty i szczoteczki. Albo i nie. Nie wiem, chyba tak. Pasuje. Tutaj mam kolejne pudełeczko. Tym razem do... O! Do mydełka. O! I tak to wygląda. Gdzie zaraz Wam to wszystko tutaj pokażę, to myślę, że będzie o z tej i z tej strony. Nie wiem. Jak myślicie?
Muszę to jeszcze przemyśleć. Niezbędna rzecz w łazience. Szczotka do toalety. A jak się ją skręca? Kto to wie? To wszystko, wiecie co? Potrzebuje czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Nie, moment. To chyba tak to funkcjonuje. O, właśnie. Komplecik jest z temu za małe pieniądze? Jest. Ale odlot. Jest jeszcze kosz, który nie wiem jak funkcjonuje do tych pór. Nie wiem. A, wiecie co? Szafka, tafo zlew. Nogi już nie ma. Znajomy mi to tutaj ogarnął, obciął. Teraz jeszcze, nie wiem czy będziecie wiedzieli o co mi chodzi, ale jest taka śrubka tutaj, o, i można, kupić taką przedłużkę i przedłużyć ten, ale coś tu leci z tego, i przedłużyć te nóżki przednie, żeby ona stała prosto. Nie wiem, wiecie coś na ten temat, jak to funkcjonuje? Będę musiała znowu ogarnąć to ze znajomym. Pralka już jest też podłączona, także można się już prawie wprowadzać. Prawie. Prawie robi dużą różnicę, prawda? Muszę zakupić jeszcze dywanik. Właściwie zakupiłam w temu, ale paczka mi nie przyszła. I wiem, że już nie przyjdzie, bo mi już napisali. Nie wiem dlaczego. Zaginęła. Nad pralką będzie jeszcze regał, ale trzeba go najpierw złożyć. Więc na dzisiaj chyba koniec pracy w łazience, trzeba coś innego ogarnąć, a nie tylko łazienkę, bo chciałabym jeszcze powiesić karnisz u mojej córki w pokoju, bo tam będziemy od czasu do czasu jeszcze nocować, póki się nie wprowadzimy, więc trzeba jakoś to przysłonić, nie? Żeby wszyscy na mnie nie musieli patrzeć z góry. Wiecie jak to jest, nie? No. Moja łazienka. Druga łazienka. Podoba mi się. Tu już czeka mnie troszeczkę grubsza sprawa niż składanie, bo muszę powiercić. Mam już śrubki, poszukałam sobie. Więc śrubki są. Wiertło już też mam. Narzędzie do wiercenia również mam. Ołóweczek, miarka, bo muszę odmierzyć od sufitu, jak wysoko to powiesić. No i młoteczek do wbijania kołeczków, więc nic mi nie pozostało, jak pobawić się teraz takiego mini majstra. Już to robiłam u siebie w starym domu, więc myślę, że nie będzie problemu tutaj. Mam nadzieję, że u góry nie idą żadne kable, żebym czasami czegoś tam nie przedziurawiła. A tu są te kątowniczki, które muszę zawiesić. Pokazywałam wam, nie? Kupiłam wszystko w Ikei. Cała Ikea. Oj. Mam. To tutaj śrubka potem. To jest na górę. No dobra, ten kątownik muszę zawiesić. To jest na górę.
Czyli tu będę mogła sobie regulować, nie jest aż tak źle. Jak myślicie, na jeden kołek starczy, czy na dwa? W domu mam na jeden. Nie wiem, można tutaj na dwa. Chociaż te zasłony nie są aż takie ciężkie. Oj, klepie i klepie. Wiecie co, sama nie wiem. Spróbujemy na te małe kołki. W sumie to nie jest aż takie ciężkie. Ona chyba się nie będzie na tym wieszała, prawda? Szóstki powinny starczyć na taki karnisz pojedynczy. No dobra, zdecydowałam. Szóstka. Ale się wybrudziłam. Poleciał mi tynk. Powiem wam szczerze, że wchodzi to wiertło jak w masełko. Nie będzie dobrze. Słuchajcie, ale lipa. Powiesiłam ten karnisz. Bardzo ładnie wygląda. Ale ta zasłona jest za krótka. Tutaj jest wyżej niż u mnie w domu, ale jaja, do zwrotu, niestety, szkoda, taka fajna zasłona. Tej drugiej już nie zawieszałam, bo po co, bo tą będę musiała i tak jechać, zwrócić. Jestem załamana, ale odwaliłam numer. No nic. Kończę ten odcinek i jadę do sklepu. Niestety. Oj. Moja porażka. Pierwsza porażka. Szkoda. Ale już nic nie zrobię. Trzymajcie się do następnego odcineczka. Muszę to jakoś przełknąć. Nie lubię porażek, chyba tak jak każdy. Ale się zdarzają, tak? Jesteśmy tylko ludźmi.